zgodnie z umową. Dzisiaj pokażę, co zrobić z tej naszej wikliny papierowej. Ja zrobiłam taki koszyczek do kwiatka, bo akurat mam okazję. I spróbuję pokazać, jak to wykonać. Do pracy będzie nam potrzebna przygotowana wcześniej wiklina papierowa. Pojemniczek na farbę. Wstążeczka. Nożyczki. I biała farba w sprayu. Zaczniemy od tego, że wykonamy sobie dno naszego koszyczka. Jest wiele różnych sposobów. Ja zaproponuję taki, który składa się z 6 naszych pałeczek. Łączymy je w pary po 2 i układamy taki krzyżyk. Następnie taką zgiętą wikliną przeplatamy nasze słomeczki 2 razy dookoła. W ten sposób, że jedna biegnie górą, a druga dołem. Jedna właśnie górą, druga dołem. Po przejściu się krzyżują. One są dość krótkie, więc my będziemy musieli je łączyć. Przeplatamy sobie dookoła jedną tą słomeczkę górą, drugą dołem. Po przejściu krzyżujemy i tak jak powiedziałam, 2 razy musimy to przeplść. Te słomki są niezbyt duże, więc musimy je uzupełnić, wkładając w te dziureczki przedłużenie. Dobrze by było, żeby 6 cm mniej więcej było na złączenia tych naszych słomeczek. I oplatamy po raz drugi. W ten sam sposób. Jedna słomeczka górą, jedna dołem. Po przejściu krzyżujemy. I dalej. Tak. Zbliżamy się do końca drugiego okrążenia. Tak. Zrobiliśmy drugie okrążenie. I teraz rozdzielamy nasze słomeczki już oplatając każdą pojedynczą rurkę. I znowu tak, jedna górą, druga dołem. Po przejściu krzyżujemy. Ta, która biegła górą, pójdzie teraz dołem. I odwrotnie. Tak. Staramy się paluszkami tak zrobić, żeby one miały mniej więcej jednakowe odległości od siebie. Zrobi nam się coś w rodzaju takiego słoneczka. Zaplatamy to tak długo, aż nasze dno będzie wystarczająco duże. Czyli takie, jakie chcemy. Myślę, że takie dno jest już wystarczające. Będzie trzeba zakrzywić nasz koszyczek. W tym celu tą naszą puszeczkę wstawiamy w środek, a wszystkie dookoła pałeczki zaginamy do góry. Kontynuujemy zaplatanie w taki sposób jak poprzednio. Czyli jedna nasza słomka biegnie górą, a druga dołem. Kontrolujemy oczywiście ustawienie tych naszych słomeczek, żeby one trzymały mniej więcej jednakową odległość.
Tak. Wędrujemy tymi naszymi słomkami dookoła naszego koszyczka. Ta puszka sprawia, że nasz koszyczek się nie zwęża ani nie rozszerza, czyli właściwie trzyma nam formę. Jedna słomeczka górą, druga dołem. I w odpowiednim momencie musimy to sobie przedłużyć. Staramy się też, żeby te słomki nie wchodziły zbyt płytko, ponieważ potem jest taka możliwość, że nam się będą rozplątywać w trakcie użytku. No w tym momencie widać, że nasze pionowe słomki muszą zostać przedłużone. Robimy to tak jak poprzednio, czyli wkładając rurkę jedną w drugą i starając się, żeby to łączenie nie było zbyt krótkie, żeby było przez to solidne. Żeby uzyskać w naszym koszyczku takie miejsce na przeplecenie wstążeczki, teraz zaproponuję taki ażur. Jak poprzednio, wkładam naszą słomeczkę zgiętą do połowy i prowadzę przeplatanie dookoła koszyczka. Jak poprzednio, jedna część słomki górą, druga dołem. Myślę, że ta wysokość jest wystarczająca. To znowu sobie zaplotłam tą moją słomkę, żeby się nie rozwijała między poprzednie rządki. I teraz przystępujemy do zakończenia. To zakończenie też może różnie wyglądać. Ja sobie wybrałam takie, gdzie biorę jedną słomeczkę. I ta słomeczka wędruje za pierwszą słomkę, przed drugą i do tyłu. Teraz biorę następną i ona znowu wędruje za pierwszą słomkę, przed drugą słomkę i do tyłu. I następna za, przed i do tyłu. Za, przed i do tyłu. Za, przed i do tyłu i tak do samego końca. Tak, tak, za, przed i do tyłu i jeszcze raz za, do przodu i do tyłu. I teraz tak jakbyśmy mieli słomeczkę, czyli przeplatamy przez tę, która jest schowana i do tyłu. I tutaj znowu tak, czyli za, wplatamy ładnie w koszyczek i robimy przed i do tyłu. Naszymi nożyczkami będziemy musieli sobie obciąć te wszystkie słomki, które nam pozostały. O, te wszystkie końcóweczki tu sobie musimy poprzycinać. On się jeszcze usztywni, kiedy go polakierujemy sprayem. Kartonik możemy już wyciągnąć. Będzie teraz ładne miejsce na kokardkę. Bierzemy spray i z zewnątrz i ze środka polakierujemy sobie. Po wyschnięciu koszyczek będzie nam służył na przykład do kwiatka, tak jak ten. Kolor sprayu będzie zależał od naszego gustu. Kokardkę to raczej dopasujemy do kwiatka. Przepleciemy ją sobie wedle uznania, niekoniecznie tak jak ja to zrobiłam. No i myślę, że będziemy zadowoleni z efektu. Dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki naszego poradnika.